Jaskinia Starszyzny. Czyj to klucz? Skąd on mógł się wziąć? Jak pojawił się tu nad potokiem? Nie znam go! Nie znam go! Wymienię się za kolejnego napoju butelkę. Nie klucza nie oddamy ci. Uważaj, bo stroże brwi. Myk, myk! Ciekawi na skąd, gdzie ten skarb może być? Czyj to klucz? Czyj to klucz? Na pewno nie mój. Lecz obczajcie, jak super skaczemy. Że przyda się w naszej grze. Proszę, pokaż go mi. Przecież rzuciłeś 3. Odpada. To zagadkowa rzecz. Już lepiej idźcie precz. Ciekawi nas, gdzie ten skarb może być. Wartość wapnia? 74. Tak, błąd! Ograniczacie badania tylko do tej widzialnej przestrzeni nad potokiem! Nie nadążam. Wytłumacz nam to piosenką. Oczywiście! Jeszcze nie policzyłem! Wielka zapaść grawitacyjna znowu się zaczyna. By sprawdzić, skąd się wziął ten klucz, powtórzmy najpierw sobie teorię strun. Jeśli masz z kolei chęć, przez kwantową grawitację w równoległą przestrzeń wejdź. Zwielokrotnij nawet się i nie pytaj wcale, co to za klucz, lecz kiedy ten klucz? Oto kto jest kim, czy to ja, czy to ty? Na poziomie mikroskopu przebadajmy co mi jak może małe elementy naprowadzą. Posłuchaj chociaż chwilę mnie. Oni tylko chcą wiedzieć, co to za klucz. Racja! Karl, polisz go! Smakuje toaletą! Aha! Więc pochodzi z kanałów! Wasza kanałowość! Odnaleźliśmy antyczny klucz. Czy możemy sprawdzić, czy pasuje do czegoś w twoim królestwie? Oczywiście, kartografię, ale ostrzegam cię. Prąd jest ostatnio nieprzewidywalny. Krocz, wolno krocz, kiedy wchodzisz w niezbadany dotąd mrok. Bo tu mogą być skorki i szopy lub pajęcza sieć. Oczy otwarte radzę ci mieć. Co to za dźwięk, który w żyłach naszych całkiem mrozi krew? Ja wciąż słyszę wycie. Out? Na pewno to nie monster truck. Kanałami wędrujemy w las. Nie walczyliśmy z takim potworem. Co my teraz zrobimy? Pokonać go zdołałby jedynie dzielny wojownik.